Cześć wszystkim, witajcie w projekcie Słowo. Słowo na dziś to fragment z Ewangelii według świętego Jana i do mnie najbardziej trafiają słowa z tego fragmentu. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie się stało, a bez niego nic się nie stało, co się stało. Ten fragment brzmi dość skomplikowanie, dość niejasno, ale ja interpretuję go tak, że Słowo Boga jest najważniejsze, jest kluczowe. Że wszystko, co się kiedykolwiek wydarzyło i co się dzieje w tym momencie, w moim życiu, w dziejach świata, wszędzie, i to, co się kiedykolwiek stanie, wszystko jest od dawna zaplanowane i wszystko dzieje się tylko dlatego, że Bóg powiedział, że tak ma właśnie być. I to z jednej strony może wydawać się przerażające, bo może wydawać się nam, że może nie mamy kontroli nad własnym życiem, albo może nie możemy podjąć jakichś decyzji sami, skoro to wszystko jest i tak zaplanowane. Ale jednak ja na to wolę patrzeć z perspektywy tego, jak dużo opieki Bóg włożył w stworzenie nas jako ludzi i w zajęcie się nami i to ciągłe zajmowanie się nami podczas naszego życia. Bo On nie stworzył tego wielkiego planu, którego my tak naprawdę też nie znamy. On nie stworzył go po to, żeby nas po prostu bezdusznie kontrolować, żeby wykorzystać nas w jakiejś wielkiej maszynie i zostawić, tylko stworzył ten plan po to, żeby nam było lepiej żyć, żeby nam było łatwiej. I to też nie jest tak, że Bóg ma ustalony plan, według którego mamy żyć, którym mamy podążać, jak pionki w jakiejś grze. My jako ludzie będziemy się potykać, będziemy odczuwać różne rzeczy, będziemy się mylić i ten plan nie jest nam podany na tacy. My sobie musimy zdać sprawę z różnych rzeczy w ciągu życia. I też im wcześniej znajdziemy na swojej drodze Boga, tym lepiej dla nas. Bo będzie nam się żyło po prostu lepiej i będziemy widzieć to światło. Ale cały wniosek z tego wszystkiego jest taki, że Bóg właśnie nie chce dla nas źle i nie chce, żebyśmy się tak gubili i zostawali w tej ciemności sami. On jest świadomy, że mimo tego planu wielkiego i idealnego, który stworzył, my go nie znamy, nie znamy tego planu. On jest świadomy, że tak czy inaczej będziemy się gubić, ale tak bardzo nas kocha, że wysłał swojego Syna, żeby On umarł za nas. W ten sposób Bóg może wiedzieć, że nasze potyczki i nasze błędy nie pójdą na marne, że ta śmierć Jezusa za nasze błędy też nie poszła na marne. On jest tak opiekuńczy, tak troskliwy wobec nas, że poświęcił swojego Syna i zorganizował cały ten wielki plan całego świata w ten sposób, aby po prostu w momencie, kiedy my się potkniemy, żebyśmy mogli do Niego się odwrócić. I to Słowo Boga było kluczowe właśnie w stworzeniu świata, w stworzeniu każdego z nas indywidualnie, w stworzeniu planu na nasze życie, w tym, co się stanie za 5 minut, co się stanie jutro. To wszystko Bóg już wie, to zaplanował i to wszystko stało się dlatego, że On tak powiedział, tak potężne jest Jego Słowo. I to też uświadamia mi bardzo po raz kolejny, jak niesamowicie potężny jest Bóg, że wystarczyło Jego Słowo, żeby zaplanować, że ja się urodzę, że ja powstanę, w ogóle, że moi rodzice się spotkają, że w jakiś sposób moje życie się rozegra, że spotkam takich, nie innych ludzi, że akurat w tym momencie poznam właśnie Boga. I cały ten fragment jakby Ewangelii na dziś cały czas uświadamia mi, jak właśnie bardzo potężny jest Bóg, jak Jego moc nie ma żadnych granic, bo On mógłby teraz wymyślić wszystko tak naprawdę, co sobie wyobrażamy, czego sobie nie wyobrażamy. Bóg ma taką moc, że może zrobić wszystko, może stworzyć wszystko za pomocą jedynie własnego słowa. To wszystko na dzisiaj, dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie. Życzę Wam dobrego dnia spędzonego z Jezusem i zapraszam na projekt Słowo jutro.